Niaros, inaczej mówiąc Natalio, właśnie jesteśmy na spotkaniu prasowym z okazji właśnie tak zwanego twojego debiutu oraz odkrycia ciebie jako właśnie tego talentu przez Donatana oraz Krau. Powiedz, w jaki sposób doszło do waszej współpracy, że Donatan i Krau ciebie zauważyli? Donatan wstawił w ogóle post, że szuka kogoś, co nie, i fajne utwory i tak dalej. Ja po prostu wysłałam moje najlepsze utwory, które miałam. I on się tym cieszył i do mnie skontaktował się ze mną. I no kurde, nie mogę mówić, jak się cieszę, że mnie wybrali, co nie, z tego wszystkiego. I po prostu tak teraz pracujemy dalej. A powiedz, gdzie mieszkasz na co dzień? W Holandii. Dlaczego w Holandii? W jaki sposób, jaki masz związek pomiędzy Polską a Holandią? Ja się urodziłam w Holandii, ale moja mama jest Polką. I tutaj dużo bywamy. Zawsze w święta i wakacje. Trochę z wyglądu mi przypominasz Patrycję Kazadię, bo jednak masz tą urodę, no nie wiem, mogę się mylić czy nie, latynoską. Z czego to u ciebie właśnie wywodzi się? Moja mama jest Polką i mój tata jest Surynamczyk Hindus, więc dlatego mam karnację. Od kiedy masz zamiłowanie do śpiewu, do muzyki? Od zawsze. Moja cała rodzina tworzy, znaczy nie tworzy, ale śpiewa, gra na pianinie i tak dalej, więc od zawsze. Przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć twój najnowszy premierowy teledysk. Powiedz, kiedy twoi fani, twoi przyjaciele, twoi znajomi oraz kiedy Polska i świat będą mogli obejrzeć oficjalnie, premierowo twój teledysk? To już zapytam tutaj panią Elodie, żeby odpowiedzieć. Tak, już niebawem. Daty konkretnej nie zdradzimy, ale niedługo będziemy na social mediach mogli poznać tę datę. Także proszę śledzić nas. Jeżeli chodzi o utwory, które ty wykonujesz, jeżeli chodzi o same teksty, czy ty je piszesz osobiście, czy jednak tutaj twoja pani menadżer tobie je proponuje? Nie, ja je sama piszę, utwory, melodię i tekst. I Donatan oczywiście robi produkcję. I jeszcze chciałam powiedzieć, że nie tylko to wyjdzie, ta piosenka, którą przed chwilą słyszeliśmy, ale mam taką piosenkę Maybach, który też będzie. Też bardzo fajny. Niewielu młodym artystom udaje się osiągnąć właśnie na samym starcie taki sukces, tak jak ty, trafić do najbardziej znanej wytwórni muzycznej, jaką jest World Music. Jeszcze raz powtórzę. Nie każdemu młodemu artyście udaje się osiągnąć na samym początku taki sukces, tak jak ty, że trafiłaś do najbardziej znanej wytwórni na świecie. Czy spodziewałaś się takiego sukcesu? Z jednej strony tutaj zespół Donatan i Cleo, a z drugiej strony Warner Music. Każdy może tylko marzyć i na to pracować bardzo długo i bardzo very hard, nie wiem jak to powiedzieć, i po prostu marzyć o tym, żeby to się udało. I ja po prostu się bardzo cieszę, że mi się udało. Nasuwa się pytanie. Osoby zainteresowane poznaniem bliżej właśnie naszej nowej artystki Natalii, gdzie w social mediach mogą znaleźć informacje na jej temat oraz ewentualnie gdzie już jej te utwory są dostępne? Zapraszamy na social media Nia Ros przez 2S, Facebook i Instagram. Tam możecie śledzić Nię. I wszystkie informacje, które związane są z premierami oraz teledyskami i wszystkim, co się dzieje u nas, u niej w życiu. Tak. A skąd właśnie ten twój pseudonim Nia Ros? Czy to coś symbolizuje, coś oznacza? No w sumie bardzo mi się podobało to imię i ja już z nim... No chodziłam trochę z tym imionem w głowie, co nie? Jest to celtyckie imię, Nia. Znaczenie możecie sobie sprawdzić, jest bardzo ciekawe, właśnie o to chodziło, żeby znaczenie miało jakieś znaczenie. Ja bym trochę zażartował, Nia Ros to mi bardziej z różą się kojarzy się, oczywiście nie wiem co to znaczy Nia, ale już dowiedziałem się, że to jest imię celtyckie. Powiedz, jakie są twoje plany zawodowe na najbliższy okres, oczywiście mam tutaj na uwadze widzów, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu prasowym. Dużo mamy planów, nie wiem, czy mogę je zdradzić. Na razie chyba pozostawimy to w tajemnicy. Na razie pozostawimy w tajemnicy, ale planów jest na pewno bardzo dużo i na pewno będzie się działo. Możemy to obiecać. A czy możemy już na samo zakończenie spodziewać się, że jednak w Polsce będziemy mogli ciebie częściej widywać, że będziesz w Polsce koncertować, a nie tylko na co dzień przybywać w Holandii? Mam nadzieję, że tak.
Pracujemy nad tym. Tak. I osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z tobą jako artystką, w jaki sposób mogą to uczynić, a do kogo tutaj należy oczywiście odzywać się? Oczywiście pytanie jest do pani menadżer. Tak, na social mediach znajdziecie link i adresy mailowe, do kogo trzeba tam prosimy kierować propozycje współpracy i na pewno się odezwiemy. Muzyka dla mnie znaczy wszystko, to jest dla mnie życie w ogóle, bo muzyka to jest to jedno coś, co zawsze jest i cię nie opuszcza. I po prostu jest, dla mnie ma wielką wartość. Uwielbiam ją tworzyć i swoje emocje włożyć i uwielbiam też je słuchać, no bo there's a lot of great artists that have great songs.